Bez emocji ty to powiedziałaś, koleżanko. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że pominąłem 2 gwiazdki i 5 tych diamencików? Halo, zgłaszam przeciw. Nie bawię się tak. Następny kultowy poziom to jest ucieczka. Uważaj, Kao! Aby uciec przed niedźwiedziem, musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Jezus Maria, co to było? Okej. Ja chyba tutaj coś zmodyfikuję lekko, bo to nie powinno chyba mieć miejsca. Ała! 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 Nie, halo. Może zginę. Ja pierdzielę, o kurde, ale moje uszy są spokojne. Chyba że to się znowu odpali. Dobra, już normalnie leci, kurde, poziom. Ja pierdzielę, ja to w montażu będę musiał jakoś zedytować, bo to naprawdę aż cringe mnie bierze normalnie, że coś takiego miało miejsce. Ale dobra, czas na kultową ucieczkę przed tym oto wielkim niedźwiedziem, który jakiś ma fetysz lub problem do naszego kangurka KO. I jest to kolejny poziom, w którym ja, będąc małym grzdylem, płakałem, dlatego że kurde ten niedźwiedź zawsze sprawiał mi problem, serio. Jak byłem młody, to naprawdę miałem ogromne problemy z tym poziomem. I mówię tutaj całkowicie nieironicznie. Dobra, całkiem w porządku nam poszło tutaj, więc... myślę, że teraz trzeba obrać inną drogę, żeby zebrać pozostałe dukaty. Im więcej dukatów, tym lepiej, moi drodzy. Im więcej dukatów, tym lepiej. Kurcze pieczone. Nie tak to miało wyglądać. Oj, widzicie? Patrzcie, to jest gra dla dzieci. To jest gra dla dzieci, a niedźwiadek robi ze mną takie brzydkie rzeczy. Wstydziłbyś się, kurde, prymitywie jeden. No nie trafiłem w sprężynę, która by mnie wybiła. Halo, co to ma znaczyć? O, teraz trafił, dobrze, bardzo dobrze, podoba mnie się to. Teraz pamiętaj, idź inną drogą, już nie po prawej stronie, prawa strona całkowicie omijana będzie przez ciebie, Michale. Mam nadzieję, że... nie, no, tędy, dokładnie, tędy. Bo tędy jeszcze nas nie było. O, jedna moneta nadrobiona. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, pozdrawiam z Częstochowy. I jedziemy z koksem dalej. A, teraz mi wytłumaczysz, jak to działa. Dobrze, że się w sumie cofnąłem, ponieważ tutaj dukat jest. Dobra, wytłumacz mi, jak działa ten łuk. Bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aby ułatwić sobie celowanie, przytrzymaj przycisk celowanie. Dziękuję, że mi wytłumaczyłaś, jak działa bumerang. Bardzo dobrze. Dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło, macko z hentai. No sorry, to są macki z jakichś hentai, albo kurde, nie wiem, z jakichś głębin, z czeluści piekeł, kurde. Kurde, wszystko chce tego biednego kangurka zabić. Co ten kangurek wam, kurcze pieczone, zrobił? Przecież on tylko zwiedza bobrowy las. To jest naprawdę taki problem? To nie jest majny problem. Oj, patrzcie, jakie kurde łombo-kombo wleciało. 2 naraz skosiłem. Kurde, i tutaj troszeczkę sam sobie zaprzeczyłem, bo ja zawsze ten dzwoneczek biorę w momencie, kiedy robię coś takiego, czyli idę po prostu do góry, biję tego zoomera przede wszystkim, bo to jest zoomer, pamiętajcie o tym. Biegnij za mną! Ja dopiero wtedy biorę jakby dzwoneczek, w momencie kiedy ratuję Bobera, a teraz trochę za wcześnie to zrobiłem i uważam, że trochę zjebałem pod pewnymi względami, ale okej, niech tak będzie, niech tak zatem będzie. Ha ha ha, myśleliście, że ja o tym nie pamiętam? No proszę was, ja pamiętam o tym. W wersji PC-towej o tym nie pamiętałem, ale teraz o tym pamiętam. Do góry, od razu leć, do góry. Od razu robimy poziom na 100%, bez żadnego kurde tutaj pitolenia o Chopinie. Będziemy mieli mniej backtrackingu dzięki temu. Kurde, dawaj do góry, KO. No. Patrzcie, ile tego wszystkiego tu jest. Widzicie? Patrzcie, jak to dobrze wrócić do tego let's playa po 2 latach i być mądrzejszym niż kiedyś. Ty, gdzie ten Bober uciekł? Bober! Halo, gdzie ty spitoliłeś? Przed chwilą tu byłeś. Niezły Bober, kurde, ucieka przede mną. Ma coś do ukrycia, kurde, pewnie. Spokojnie, nie wydam tego, że na boku kręcisz z inną kobietą. Ale wiesz. Ale wiesz o co chodzi, wiesz co jest 5 tak zwane, nie? Dobra, nic tutaj nie ma, idziemy do przodu. Kurde, kocham soundtrack z Kangurka KO2. Jest to wspaniały soundtrack i szczerze nie ma lepszego soundtracku. Uwierzcie mi, nawet KO3 w ogóle, mimo że też ma całkiem w miarę spoko, to jednak w porównaniu do KO2 to KO3 ma słaby strasznie. No i KO1 ma całkiem spoko soundtrack. Może kiedyś też się ten... może kiedyś zrobię jakieś V2 z KO1. Chociaż let's play z polskim gamerem nie był zły z KO1. Dziękuję ci, KO. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. Wow. A praca przy zbieraniu kryształów to taki problem był? Nie, żebym ja się tutaj chciał czepiać czy coś. Ja bym tam sam chciał, kurde, takie kryształy wydobywać, no ale co ja tam wiem. Tej sekwencji również za dzieciaka nie lubiłem, ponieważ zawsze miałem takie upośledzone, kurde, grańsko, że po prostu spadałem do tej lawy. I kończyło się to oczywiście moją skruchą, moim dedem, moją śmiercią, moim wszystkim, co najgorsze w sumie. Aha, i nie łudźcie się, że teraz mam 400 dukatów, to gra jest jakoś, nie wiem... uber krótka, w sensie nie jest może ona jakoś super długa, ale też nie powiedziałbym, że jest ona jakaś najkrótsza. Bym bardziej powiedział, że jest taka nawet, jeżeli chodzi o długość. Aczkolwiek te zbierańsko dukatów niedługo się skończy, w sensie niedługo. Po prostu będzie ich troszeczkę mniej w późniejszych poziomach. Teraz na razie jest wysyp tych dukatów, ale też bierzcie pod uwagę to, że ja robiłem powiedzmy pseudo 100% w porcie. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamit. Będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Okej, dzięki za powiedzonko. Ale no muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładnie kolorowa jest ta gierka. Bardzo ładne kolory ma ta gierka. Jest bardzo ładnie pokolorowana i generalnie bardzo duże szapoba dla twórców. O, mój ziomek ulubiony, dynamit. Yo, ziom, jak ja cię dawno nie widziałem, jak ja cię uwielbiam, kurde, skurczysynie ty jeden. Oczywiście to była duża doza ironii w tym, co teraz powiedziałem, bo ten dynamit sprawiał mi naprawdę ogromne problemy, jeżeli chodzi o tę gierkę. Ale tutaj to akurat przemilczę w tym wypadku. Przemilczę dlatego, że ja nie jestem z tych, którzy, nie wiem, narzekają. O, spróbujmy teraz tam się dostać. W wersji PC-towej mi się udało, więc może mi się i tutaj uda. Próbujmy, tak długo aż się uda. Widzicie? No proszę was. Chodź, wyskakuj tu. Lecisz, 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 lecisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Teraz tutaj. Dzięki za uwagę.